Co by się z nami stało, gdyby Ziemia zrobiła się tak samo wielka jak Słońce? Średnica naszej planety wynosi 12 874 km. Pokonanie takiego dystansu można by porównać do trzykrotnego objechania Stanów Zjednoczonych w obie strony. Nie brzmi imponująco, nie? A co powiecie na powtórzenie tej przejażdżki 305 razy? Wyobraźcie sobie, ile byśmy zapłacili za benzynę. A tu mamy Słońce. Jego średnica wynosi niecałe 1 400 000 km. W porównaniu do Ziemi jest niewyobrażalnie wielkie. Co by się stało, gdyby nasza planeta dorównała swojej gwieździe? Istnieją cztery scenariusze. Każdy z nich jest uzależniony od naszego rozumienia pojęcia rozmiar Słońca. Scenariusz pierwszy. Ziemia staje się tak wielka jak Słońce, ale jej masa pozostaje taka sama. Kolosalna planeta z masą malusieńkiej Ziemi. Na początek pożegnajcie się z grawitacją. Im masywniejsza planeta, tym silniejsza jej grawitacja i odwrotnie. Tak leciutka planetka zwyczajnie nie będzie w stanie przyciągać do siebie żadnego ciała niebieskiego. Grawitacja tworzy wszystkie ciężkie substancje, od maleńkich kamyczków po całe kontynenty. To wszystko jej sprawka. Chyba wiecie, co by się stało bez niej. Wszyscy stalibyśmy się cząsteczkami pyłu. Owszem, Ziemia zwyczajnie przeobraża się w obłok pyłu, a żeby było jeszcze śmieszniej, pozostałe planety rozciągają nas na boki, pozbawiając możliwości powrotu do pierwotnego kształtu. Ten scenariusz nie wygląda chyba zbyt dobrze. Swoją drogą, nawet gdyby Ziemia jakimś cudem pozostała planetą, życie nie mogłoby się na niej rozwinąć w takich warunkach. Jej centrum dzieliłby od powierzchni przepastny dystans. Jak pamiętacie, masa naszej planety jest minimalna, a to oznacza brak grawitacji. Ziemia zwyczajnie nie byłaby w stanie utrzymać atmosfery. Bez niej żaden organizm żywy nie może istnieć. Nie żeby to miało jakiekolwiek znaczenie, Ziemia przecież i tak jest obłokiem. Tylko że waży 10 razy więcej od Jowisza i teraz kumuluje się w kosmosie. W rezultacie zapada się w siebie i zmienia w gwiazdę. Poznajcie nowe Słońce. Scenariusz drugi. Może to być zarówno oddzielna możliwość, jak i rezultat poprzedniego. Ziemia staje się tak samo wielka jak Słońce przy odpowiednio większej masie. Teraz mamy dwa Słońca. Stajemy się tak zwaną gwiazdą podwójną. Wiecie, co to znaczy? Czas na demolkę. Niszczymy Układ Słoneczny. Wyobraźcie sobie, dwa centra masy w jednym układzie. Orbity pozostałych planet stają się niestabilne i zniekształcone od tak nagłej zmiany. Jak tylko znajdą się w pobliżu naszej eks-Ziemi, od razu eksplodują. Nastąpi to albo wskutek sił pływowych, albo uderzenia naszej niegdysiejszej planety. Tak, nawet gazowe olbrzymy. To się tyczy również ciebie, Jowiszu. Wiecie, która planeta przetrwałaby cały ten chaos i pomściła swych pobratymców? Pluton. Pewnie byłby ostatnią eksplanetą w całym Układzie Słonecznym. Jest zbyt daleko, żeby zauważyć jakiekolwiek zmiany poza wzrostem masy w sercu Układu. Tak więc orbita Plutona zbliżyłaby się do naszej gwiazdy podwójnej i tyle. Ziemia wraz ze Słońcem musiałyby pogodzić się ze smutnym faktem, że tylko Pluton dotrzymywałby im towarzystwa. Protoplanetarny dysk powstały miliardy lat temu już nie istnieje. To oznacza brak możliwości formowania się nowych planet. Wszystko fajnie, ale co z samą Ziemią? Jak wyglądałoby na niej życie? Zobaczmy. Noce i dnie stałyby się dłuższe, ponieważ Ziemia potrzebowałaby więcej czasu na obrót wokół własnej osi. Na obu biegunach temperatura znacząco by spadła. Nawet teraz, gdy Ziemia jest naprawdę mała, światło słoneczne prawie tam nie dociera. Gdyby nasza planeta była większa, oświetlany tam obszar byłby jeszcze mniejszy. Z drugiej strony byłoby znacznie więcej miejsca. Koniec z przeludnieniem. Ziemia byłaby tak wielka, że dotarcie z jej jednego końca na drugi zajęłoby kilka lat. Prawdopodobnie stalibyśmy się dość samotni. Ale kto wie, może rakiety byłyby naszym podstawowym środkiem transportu. Istnieje cała masa ogromnych obszarów, których żaden człowiek nigdy nie widział ani nie odwiedził. Nie wiedzielibyśmy nawet o istnieniu wielu innych cywilizacji czy plemion. Lata mijają i wielu z nas odchodzi, nie spotykając innych ludzi. O ile w ogóle moglibyśmy chodzić. Ze względu na gigantyczną grawitację nasze kości nie są w stanie podtrzymać ciężaru naszego ciała. Serca natomiast miałyby dwa razy więcej pracy, żeby utrzymać nas przy życiu. Ptaki nie mogą już latać. W zasadzie nic nie może już latać. Wszystkie istniejące drzewa przewracają się, a nowe rosną blisko Ziemi niczym trawa. A propos drzew, jak tam nasz ekosystem? No, średnio.
Skoro już teraz nie garniemy się do dbania o środowisko na obecnie małej Ziemi, boję się pomyśleć, co by się stało, gdybyśmy mieli do dyspozycji tak wielki obszar. Zakładam, że góry śmieci w krótkim czasie zalałyby drzewa i skaziłyby wodę w naszym nowym, ogromnym domu. Maszyny i roboty byłyby odpowiednio większe. Pewnie dlatego, że typowe gospodarstwa rolne zwiększyłyby rozmiary do pojedynczych amerykańskich stanów. Podejrzewam, że byłoby też znacznie ciemniej niż obecnie. Nasza Ziemia jest taka maleńka. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby urosła do rozmiarów Słońca. Mniej światła słonecznego raczej oznaczałoby potrzebę sztucznego Słońca. No i różnice temperatur na powierzchni odpowiednio by się zwiększyły. Zdziwieni? To pewnie zlekceważyliście wielkość Słońca. Jest niemal 110 razy większe od Ziemi. Równik naszego rodzimego olbrzyma byłby 35 razy dłuższy od obecnego. Pamiętacie Plutona? Stałby się naszym jedynym księżycem. Poprzedni zdarzyłby się z nami odpowiednio wcześniej, przez co skończylibyśmy jak dinozaury. W takim wypadku cała woda by wyparowała. Negatywnych konsekwencji byłoby bez końca, ale skupmy się na czymś pozytywnym. Scenariusz trzeci. To samo, tyle że Ziemia zachowuje swoją masę. Teraz robi się ciekawie. Nie jesteśmy już planetą, a gwiazdą. W zasadzie staliśmy się masywniejsi od Słońca. Teraz posiadamy masę niemal czterech Słońc, bo musimy jakoś nadrobić naszą niską gęstość. Krótko mówiąc, byłoby prawie tak samo jak w scenariuszu drugim, ale z o wiele ciekawszymi długofalowymi konsekwencjami. Ponieważ Ziemia stała się czterokrotnie masywniejsza od Słońca, spalałaby swoje paliwo odpowiednio szybciej. Potem by ewoluowała. W zależności od masy jądra albo stałaby się supernową, albo zdmuchnęłaby swe zewnętrzne warstwy, stając się planetarną mgławicą. Gdyby eksplodowała w supernowej, przebywające blisko nas Słońce zrobiłoby to samo. A teraz nasza eks-Ziemia. Taka samotna, malutka kuleczka o średnicy zaledwie 19 km. Staliśmy się gwiazdą neutronową, czyli powstałą ze zdegenerowanej materii neutronowej. Jest mega gęsta i obraca się bardzo szybko. Lepiej trzymać się od niej z daleka. Jeśli Ziemia stanie się mgławicą, Słońce wchłonie cały nasz pył i zwiększy swoją masę. Teraz mamy nieznacznie bardziej masywne Słońce i białego karzełka. Czas mija, a Słońce dożywa kresu swych dni. Po wyczerpaniu zasobów wodoru w jądrze staje się czerwonym olbrzymem. Zaczyna się rozszerzać i pozostawia swój materiał, w większości wodór, na białym karzełku. To my! Wtedy materia osiąga właściwą temperaturę oraz ciśnienie i zachodzi fuzja nuklearna. Stajemy się nową. Znów jesteśmy gwiazdą. Trochę samotną, ale wciąż gwiazdą. Co dalej? Widzicie, gwiazda to walka zwalczających się sił. Pierwsza to grawitacja. Stara się za wszelką cenę możliwie jak najbardziej skompresować ołów w maleńką kulkę. Druga to sterta energii w jądrze gwiazdy. Gdy się spala, tworzy masywne pokłady energii i, co za tym idzie, niebotyczne temperatury. O ile te dwie siły się równoważą, gwiazda może sobie dalej istnieć. Ale z chwilą wyczerpania gwiezdnego paliwa, ciało to zaczyna stygnąć. Wewnętrzne ciśnienie spada, co oznacza, że grawitacja wygrała. Zaczyna więc napierać na gwiazdę całą mocą i w rezultacie gwiazda z radości macha łapkami. 15 sekund później rozbłyskuje najjaśniejsze światło, jakie kiedykolwiek mieliście okazję podziwiać. Nasza eks-Ziemia eksploduje w supernowej, pozostawiając za sobą imponującą mgławicę. Ale bez obaw, żadna skalna planeta nie jest w stanie urosnąć do rozmiarów Słońca. Tylko gwiazdy tak potrafią. Chwilka, dlaczego nasza Ziemia jest taka mała, a inne planety takie wielkie? Czyżby dalej rosły? A może w pewnym momencie przestają? Im więcej masy dodamy, tym uzyskamy większą kompresję. W miarę jak planety stają się masywniejsze, zwiększa się ich grawitacyjna kompresja. Przestają rosnąć w momencie osiągnięcia masy odpowiadającej 1,7 masy Jowisza albo 540 masom Ziemi. Potem dalsze dodawanie masy tylko je zmniejszy, ponieważ kompresja przybierałaby na sile. Innymi słowy, nasz mały eksperyment myślowy jest niemożliwy. Czas spojrzeć prawdzie w oczy. Nasze Słońce jest
dość nudne. Nie ma w nim niczego nadzwyczajnego, zwłaszcza, że we wszechświecie istnieją miliony podobnych żółtych karłów, a jednak kochamy je. To w końcu jedyna życiodajna gwiazda, jaką mamy. Co ciekawe, nie zawsze tak było. Dawno temu Słońce miało bliźniaka i to złego. Co się z nim stało? Zaraz wam o tym opowiem. Oto wielki obłok molekularny, czasem nazywany ciemną mgławicą. Znajdują się w nim gazy, pył i gwiezdne filary. Tego typu obłoki nie mają wyraźnych granic i często przybierają niesamowite kształty, a niektóre można nawet zobaczyć gołym okiem. Spójrzcie kiedyś nocą na bezchmurne niebo, a dostrzeżecie ciemniejsze plamy w całej Drodze Mlecznej. Dokładnie w takim miejscu 4,5 miliarda lat temu narodziło się Słońce. Powstało w jednym z obłoków molekularnych, przez który dawno temu przechodziły fale energii. Spowodowały nagromadzenie i skompresowanie materii, w wyniku czego pojawiły się gęste jądra. W ten właśnie sposób narodziła się protogwiazda. W młodym wieku była zaledwie kulą letniego wodoru i helu, ale potem, miliony lat później, temperatura i ciśnienie w jej wnętrzu wzrosły. W rezultacie doszło do narodzin gwiazdy, naszego ukochanego Słońca. Jednak niecała zawartość obłoku się w nie przekształciła. Pozostała materia zaczęła obracać się wokół nowo powstałego ciała niebieskiego. Jak pewnie wiecie, stopniowo zmieniała się ona w planety, uwzględniając Ziemię, i właśnie w ten sposób powstał Układ Słoneczny. Niewykluczone, że w tej opowieści czegoś brakuje, mówiąc dokładniej, kolejnej gwiazdy, która powstała wraz ze Słońcem, zaginionego bliźniaka zrodzonego z tej samej materii i w tych samych warunkach. Dlaczego jednak uznajemy, że w ogóle istnieje? Niedawno naukowcy zastosowali modele statystyczne, aby dowiedzieć się czegoś więcej o narodzinach gwiazd. Wykazały, że zazwyczaj powstają one w gromadach lub mają co najmniej jednego bliźniaka. Po dalszych badaniach potwierdzono, że to prawda. I większość gwiazd zrodzonych wewnątrz obłoków molekularnych posiada kompana. Czasem zostają razem, na przykład gdy mniejsza gwiazda obraca się wokół większej. W ten sposób mogą powstać binarne, potrójne i inne układy gwiezdne. Bywa też, że ich drogi rozchodzą się na zawsze. Zapewne tak stało się również w przypadku Słońca. Może posiadało rodzeństwo, a nawet całą gromadkę braci i sióstr, a może był to bliźniak o podobnej masie i cechach charakterystycznych. Ale jeśli to prawda, to gdzie on teraz jest? Cóż, istnieje hipoteza, według której wspomniany bliźniak wcale nie jest taki dobry, jak mogłoby się wydawać. W latach 80. XX wieku naukowcy zaczęli dostrzegać w historii Ziemi pewien wzorzec. Zgodnie z nim mniej więcej raz na 27 milionów lat na naszej planecie dochodzi do zagłady na wielką skalę. Dziwne, prawda? Co 27 milionów lat ma miejsce jakaś katastrofa na zawsze zmieniająca ziemską biosferę, zupełnie jakby odbywało się to zgodnie z harmonogramem lub cyklem. Później astronom imieniem Richard Miller zasugerował, że za tymi wszystkimi wydarzeniami coś stoi, mówiąc dokładniej, pewne ciało niebieskie. Według niego może to być karzeł zbyt ciemny, aby go dostrzec. Prawdopodobnie znajduje się 1,5 roku świetlnego od nas. Domniemana gwiazda podróżuje wokół Słońca po ogromnej orbicie, a pełen obrót zajmuje jej aż 27 milionów lat. Zbliżając się do Słońca, zaczyna wywoływać kompletny chaos i zmieniać trajektorię komet w obłoku Oorta lub w pasie Kuipera. W rezultacie wszystkie zaczynają gnać w naszym kierunku, a zderzając się z Ziemią powodują masowe wymieranie. Dokładnie tak jak w przypadku dinozaurów. Tę hipotetyczną gwiazdę nazwano Nemezis na cześć starożytnej greckiej bogini zemsty. Co takiego jej zrobiliśmy? Nie mam pojęcia. Być może nie podoba jej się fakt, że dawno temu Słońce zagarnęło dla siebie niemal cały pył i gaz z obłoku molekularnego. W rezultacie stało się dość dużą gwiazdą, podczas gdy Nemezis była skarlała i ciemna. Na koniec została wręcz zmuszona, aby odlecieć się w silną dal. Coś takiego wkurzyłoby każdego. Naukowcy wysunęli różne hipotezy, zastanawiając się, czym w zasadzie jest tajemnicza Nemezis. Może brązowym lub czerwonym karłem? Albo pozostałościami gwiazdy, której zupełnie wyczerpało się paliwo? A może to wcale nie jest gwiazda, a raczej samotna planeta większa od Jowisza? Czymkolwiek by nie była, jej istnienie to dla nas nic przyjemnego, a wszelkie próby odnalezienia tego tajemniczego ciała niebieskiego spełzły na niczym. Do tej pory nie udało się odkryć żadnych śladów Nemezis. Niedawne badania zanegowały
propagowały teorię o cyklicznym, masowym wymieraniu. Gdy przyjrzymy się skamieniałościom, zauważymy, że do katastrof dochodziło raczej w sposób losowy niż ustalony. Obecnie naukowcy powątpiewają w istnienie Nemezis, twierdząc, że każda gwiazda poruszająca się po podobnej orbicie byłaby bardzo niestabilna, przez co nie przetrwałaby aż tak długo. Jednak mimo bezsprzecznych dowodów, Nemezis zyskała niemałą popularność w sieci. Wspomina się ją w różnym kontekście, w artykułach i newsach, a dziennikarze lubią przypisywać jej odpowiedzialność za wszelkie dramatyczne wydarzenia, takie jak uderzenia asteroidów, fale tsunami i inne. Wszystko to może wydawać się miejską legendą, ale nie zapominajmy o pewnej ważnej kwestii. Nawet jeśli Nemezis nie istnieje, nie oznacza to, że Słońce nigdy nie miało bliźniaka. Większość gwiazd rodzi się w towarzystwie, a prawdopodobieństwo, że i nasza miała rodzeństwo, jest bardzo wysokie. Po drugie, mogą istnieć dowody na obecność zaginionego krewniaka i kryją się one gdzieś w obłoku Oorta. Jest to ogromna chmura na pograniczu naszego Układu Słonecznego, obejmująca komety i inne skały. Według naukowców znajdują się tam wszelkiego rodzaju pozostałości i fragmenty tego, co zostało po narodzinach Układu Słonecznego. Stanowi więc swego rodzaju muzeum naszej przeszłości. W obłoku Oorta zauważono coś interesującego. Mówiąc wprost, region ten wydaje się zbyt masywny, a jego wygląd nie odpowiada naszym współczesnym modelom powstawania Układu Słonecznego. Za tę nadwagę odpowiada coś, co kiedyś znajdowało się w naszym najbliższym sąsiedztwie, a czego nigdy nie udało się odkryć. Gdy naukowcy uwzględnili w swoich obliczeniach drugie Słońce, wszystko zaczęło pasować jak ulał. Zaginiony bliźniak, niczym brakujący element układanki, doskonale wypełnia lukę związaną ze zbyt dużą masą obłoku Oorta. Można więc z pewnością orzec, że w jakimś momencie Słońce posiadało bliźniaka. Co się z nim jednak stało? I gdzie jest teraz? Niestety prawdopodobnie bardzo, bardzo daleko. Zapewne po narodzinach Słońca i jego brat, inaczej Słońce 2.0, spędzili kilka milionów lat w swoim towarzystwie, po czym kompletnie się rozdzielili. Teraz bliźniak może być setki lat świetlnych od nas w dowolnym punkcie Drogi Mlecznej. Teoretycznie moglibyśmy go odnaleźć, ale okazałoby się to raczej trudnym zadaniem. Aby mu sprostać, trzeba by było odszukać wszystkie gwiazdy przypominające Słońce i będące w podobnym wieku, obejmujące śledztwem całą Drogę Mleczną. Nawet gdyby udało nam się sporządzić ich listę, to co dalej? Nie istnieje sposób na sprawdzenie, która z nich naprawdę była bliźniakiem Słońca. Wygląda na to, że nigdy go nie znajdziemy, a nasza gwiazda pozostanie samotna. Co za smutna historia. Ale głowa do góry. Dla ludzkości to raczej dobra wiadomość. Gdybyśmy mieli dwie gwiazdy, być może nasz Układ Słoneczny nie przypominałby tego obecnego, a planety w ogóle by nie istniały. A dla nas oznacza to wówczas brak jakiegokolwiek życia. Podziękujmy więc naszej gwieździe za poświęcenie. Z drugiej strony, zachody Słońca wyglądałyby jak na Tatooine. Ekstra! Z minuty na minutę robi się coraz zimniej. Temperatura błyskawicznie spada poniżej zera i choć nie ma śniegu, zimno staje się nie do zniesienia. Na ziemi, trawie i drzewach pojawia się szron, a na zbiornikach wodnych w zastraszającym tempie tworzy się warstwa lodu. Ludzie na całym świecie, trzęsąc się z zimna, zwracają oczy ku niebu i nie mogą uwierzyć w to, co widzą. Słońce zrobiło się dwa razy mniejsze. Wygląda teraz jak maleńka plamka w oddali i nie nagrzeje już Ziemi. Ale najgorsze jest to, że na przerażonych mieszkańców planety leci z nieba ogromna płonąca skała, której zderzenie z planetą bez wątpienia wyrządzi ogromne szkody. No dobra, wróćmy do rzeczywistości. Ziemia znajduje się w idealnym miejscu Układu Słonecznego. Nie leży ani zbyt blisko, ani zbyt daleko od Słońca, dzięki czemu panująca tu temperatura jest nie tylko znośna, ale całkiem przyjemna do życia. Druga planeta w naszym Układzie Gwiezdnym, Wenus, często bywa nazywana przez naukowców złą bliźniaczką Ziemi, a to dlatego jest tak niemiłosiernie gorąca i nieprzyjazna, że nie nadaje się do życia. W jej atmosferze unoszą się gęste chmury, z których padają kwaśne deszcze, a gazy cieplarniane podwyższają temperaturę na powierzchni do zabójczych wartości. Ale nawet gdyby na Wenus było inaczej, to i tak nic by tam nie przetrwało, ponieważ znajduje się zbyt blisko Słońca. Wszelkie źródła wody w stanie ciekłym momentalnie by wyparowały, nie dając życiu żadnych szans na rozwój. Po drugiej stronie Ziemia ma za sąsiada Marsa. Planeta znajduje się dość daleko od Słońca, przez co jest zimna i niezamieszkała.
Temperatury na jej powierzchni spadają poniżej zera i nigdy nie ociepla się tam na tyle, by woda na dłużej pozostała w ciekłym stanie skupienia. Już nie wspominając o braku atmosfery, która na Ziemi zapewnia powietrze do oddychania. Gdyby więc nasza planeta oddaliła się lub przysunęła bliżej Słońca, jej temperatura odpowiednio wzrosłaby lub spadła. Kilkaset kilometrów nie zrobiłoby większej różnicy. Orbita, po której Ziemia krąży wokół Słońca, nie jest równa, więc tak czy inaczej w ciągu roku zbliżamy się i oddalamy od naszej gwiazdy. Dopiero odległości rzędu milionów kilometrów przyniosłyby większe zmiany. I tak jak pokazałem Wam na początku filmiku, gdyby nasza orbita tak bardzo się przesunęła, Słońce wydawałoby się o wiele mniejsze. Temperatury nie spadłyby od razu w momencie oddalenia się od gwiazdy, ponieważ planeta nadal trzymałaby ciepło, ale wraz z nadejściem kolejnej zimy zapanowałby wieczny chłód. Oceany pokryłyby się lodem, a ogólny poziom wód by się obniżył. Doszłoby do tego, że lód odbijałby więcej energii słonecznej z powrotem do atmosfery i przestrzeni kosmicznej, nie pozwalając planecie zachować niezbędnego ciepła. Więcej lodu oznacza też mniej pary wodnej w atmosferze. Ona również zatrzymuje ciepło, tworząc chmury, a więc im zimniej, tym mniej opadów. Zimno i brak deszczu doprowadziłby do obumarcia roślin, więc dookoła szybko tworzyłyby się lodowate i jałowe krajobrazy. Porośnięte pozostałyby jedynie brzegi rzek, ale i tak nie na długo. Strumienie też w końcu zamarzłyby lub wyschły na skutek utraty dostępu do swoich źródeł, czyli jezior i mórz, które oczywiście też pokryłyby się lodem. Zniknęłyby wszelkie rozwijające się w pobliżu formy życia. Najpierw roślinność, a wraz z nią wszystko inne. Rośliny są źródłem pożywienia i powietrza, a bez nich Ziemia zamieniła się w zamarznięte pustkowie. A ta płonąca skała, o której wspominałem na początku, to asteroida, która wynurzyła się z przestworzy, kiedy przesunęła się nasza orbita. Jowisz, największa planeta Układu Słonecznego, działa jak naturalna tarcza chroniąca przed kosmicznymi skałami. Ma tak ogromną masę, że większość asteroid grzęźnie w jego polu grawitacyjnym i spada na powierzchnię. Na Jowiszu nie istnieje życie i jest zbudowany z gazów, więc wszelkie kosmiczne odłamki znikają w nim bez śladu. Niektórym jednak udaje się ominąć Jowisza i wówczas na drodze staje im Mars. On również spełnia pewne funkcje obronne. Wraz z Jowiszem utrzymuje w ryzach unoszący się między nimi pas planetoid. Połączona masa obu planet tworzy pole grawitacyjne, które nie pozwala asteroidom na swobodne dryfowanie i zderzanie się z innymi obiektami. Gdyby między nami a pasem planetoid nie było Marsa, roje meteorów byłyby dla nas bardziej powszednie niż zwykłe deszcze. Załóżmy, że Ziemia zastąpiła Marsa na orbicie i znajdujemy się teraz miliony kilometrów dalej od Słońca. Masa Ziemi jest zbliżona do masy czerwonej planety, więc pas planetoid pozostałby nienaruszony. Ale temperatury by spadły i wkrótce wszelkie formy życia przestałyby istnieć. Ale gdyby Mars został tam, gdzie jest, a Ziemia znalazła się obok na jego orbicie, to doszłoby do katastrofy. Nie ma szans, żeby obie planety krążyły wokół Słońca z taką samą prędkością, ponieważ mają inne masy. W pewnym momencie doszłoby do ich zderzenia, a biorąc pod uwagę ich prędkość, obie pękłyby i roztrzaskały się na kawałeczki, być może tworząc przy tym nowy pas planetoid w Układzie Słonecznym. Sytuacja wcale nie wyglądałaby lepiej, gdyby Ziemia zbliżyła się do Słońca. Oprócz tego, że nasza macierzysta gwiazda wyglądałaby jak olbrzymia, bezlitosna kula ognia, jej ciepło doprowadziłoby do roztopienia lodowców, przez co poziom mórz gwałtownie by się podniósł. Woda zalałaby większą część kontynentów i zajmowałaby znacznie większą powierzchnię, co oznaczałoby większe pochłanianie ciepła. To z kolei jeszcze bardziej podwyższyłoby temperatury. Poza tym wielkie zbiorniki wodne parowałyby jak szalone, uwalniając do atmosfery ogromne ilości pary wodnej i dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla to gaz cieplarniany, który pochłania ciepło, podobnie jak para wodna. Razem byłyby w stanie uwięzić jeszcze więcej słonecznego ciepła, tworząc gęste, kłębiące się chmury na niebie, niemalże jak na Wenus, z tą różnicą, że nie byłyby kwaśne. Ta gruba warstwa obłoków również przyczyniłaby się do ocieplenia powierzchni planety. W końcu Ziemia nagrzałaby się tak bardzo, że życie na niej stałoby się nie do zniesienia. Tylko najbardziej wytrzymałe stworzenia przetrwałyby tak wysokie temperatury, na przykład te, które zamieszkują pustynie. Pomimo opadów, które w przeciwieństwie do pierwszego scenariusza nie ustałyby, rośliny miałyby trudność z przystosowaniem się do nowego i gorącego środowiska.
Te z chłodniejszych rejonów planety jako pierwsze by zwiędły i wyginęły, a potem poddałaby się również fauna klimatu umiarkowanego, a na końcu tropikalnego. I znów Ziemia zamieniłaby się w jałową skalną kulę, tylko tym razem przegrzaną, a nie zamarzniętą. Odległość naszej planety od Słońca, jej nachylenie, prędkość obrotu wokół własnej osi, orbita, po której krąży wokół gwiazdy, a nawet obecność Księżyca na niebie – to wszystko jest kluczowe dla życia na Ziemi. Gdyby na przykład nie była ona nachylona względem Słońca, na równiku byłoby niemiłosiernie gorąco, a na biegunach potwornie zimno. Pory roku przestałyby się zmieniać, dzieląc Ziemię na pasy wiecznego lata i wiecznej zimy. Przy obecnym nachyleniu i obrocie nasza planeta nagrzewa się równomiernie z każdej strony, tak jak mięsko narożnie. Jedna strona ogrzewa się w Słońcu za dnia, a druga w nocy się schładza. Gdyby nie następowały dobowe zmiany, prawdopodobnie mieszkalibyśmy tylko w tych rejonach, gdzie panowałby wieczny zmierzch. Wyobraźcie sobie tylko życie bez tych cudownych wschodów i zachodów Słońca. Może niech lepiej pozostanie tak, jak jest, dobra?